Podobnie ksiądz przeczytałem tę książkę dwukrotnie. Pierwszy raz szybko, ponieważ no, ta książka wciąga na pewno i można przez nią przebrnąć szybko. Natomiast niesie ona ze sobą taki ładunek emocji, który zmusza do zastanowienia i później można sobie ją, tak powiem, dawkować moimi notkami. Co jest niesamowite w tej książce, to osoby rodziców i samej Eweliny. Na okładce mamy zdjęcie malutkiej, kruchej dziewczynki, która no, jest bohaterką. I jest to niesamowite. Jak pierwszy odbiór tej książki, to jest naprawdę duże natchające. Zastanowiłem się tak naprawdę, czy mogłoby się te dzieci zdarzyć dzisiaj, ponieważ no, wielki wkład w kształtowanie tego dziecka włożyli rodzice. Nie spotkałem w życiu swoim takich ludzi. Naprawdę wychowali ją w wierze, w zaufaniu do Jezusa i przekazali mi chyba wszystko, co najlepsze można przekazać. Niesamowitym przykładem. Mama, myślę, że ta książka niesie też ze sobą wielkie bagaże z tego względu, że matka tej dziewczynki stała się jej najbliższą powierniczką. Nie było bliższej osoby i ona wysłuchała, spisała wszystko, co Nevelina chciała przekazać. Bardzo, bardzo ciekawe są dodatki zamieszczone na końcu, czyli liściki pisane przez Nevelinę i powierzane Jezusowi. No, zawierają dziecięcą, prostą, ale bardzo mądrą wiarę i przekaz. Jest to też taki materiał, który warto przeczytać i nad którym warto się na pewno zastanowić. Poruszyło mnie bardzo to, że to dziecko, które przeżywało ogromne cierpienie, nie ugięło się. Ani raz nie chciało zejść ze swojej kalwarii i mimo, że mama tego chciała, ona zawsze była silna i była wręcz odporna swojej matki. Wzruszyło mnie też to, że ta dziewczynka chciała, czy prosiła wręcz o to, żeby cierpieć bardziej. To już jest takie bardzo poruszające. Rodzice robili to nie wiedząc, myśląc, że sprawiają im ulgę, że lekarz wprowadził ich z błędu, że to na pewno mało boli jeszcze bardziej. To jest przykładem niesamowitej osoby, bardzo, bardzo bliskiej, która ma bardzo, bardzo bliski kontakt z Bogiem. Ja w swoim życiu takiej osoby nie spotkałem na pewno. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się. Bo jest to doświadczenie na pewno wzbogacające i upiększające człowieka.